ma co ukrywać, że szczególnie ta druga kadencja okazała się absolutnym takim karmnikiem dla różnego rodzaju darmozjadów, którzy dzięki temu, że mają stosowną legitymację partyjną, zarabiają grubą kasę. Tego typu ludzi, którzy zarabiają nawet do 100 tysięcy złotych miesięcznie, albo i więcej, tak, w zależności od stanowiska, mają rozmach. Obserwuję na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i widzę, że tam Bieran zatrudnia swojego asystenta za 25 tysięcy miesięcznie. Znacznie więcej niż pracownicy merytoryczni ncbr Tylko po to, żeby sobie zarobił o jednocześnie ma etat dyrektorski na giełdzie, etat dyrektorski na, na w CPK. Dzień dobry państwu z tej strony Mikołaj Dowek, redakcja Goniec.pl. Kart na stół państwo i moim gościem przewodniczący Młodej Polski, od niedawna członek koalicji Polskiej Jan Strzeżek. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, no udało się dopiąć deal i yy, jakie są jego założenia? To nie jest kwestia dopięcia dealu, to była kwestia wielu rozmów z odosobnionym kośnikiem Kamyszem i innymi ważnymi politykami koalicji Polskiej, z którymi spotykałem się regularnie od wielu tygodni. Mamy pewną wspólnotę programową, ustaliśmy, że chcemy razem iść w wyborach. Że Młoda Polska dołącza do Koalicji Polskiej i z puli PSL-u będzie startować z trzeciej drogi. No właśnie, natomiast y, dla młodych ludzi ważnych jest kilka tam postulatów programowych, tak jak oczywiście mieszkanie. Walka z inflacją to ważna rzecz. Natomiast e, ludzi też bardzo poruszył temat tak zwanej alei milionerów PIS, tak? czyli ludzi z e, Skarbu Państwa, różnych zarządów. Też wcześniej była akcja tłustych kotów. E, pan e, był w koalicji z PISem przez kilka dobrych lat. E, widział pan też wiele rzeczy pewnie od środka, jak to dla pana wygląda. No to znaczy, nie ma co ukrywać, że szczególnie ta druga kadencja okazała się absolutnym takim karmnikiem dla różnego rodzaju darmozjadów, którzy dzięki temu, że mają stosowną legitymację partyjną, zarabiają grubą jak teraz widzę, że y, absolutnie nieznani ludzie, nieznani ani z nazwiska, ani z kompetencji, zarabiają kolokwialnie mówiąc grube siano, no to to ludzi w kurza. To znaczy, z jednej strony widzimy gigantyczną podwyżkę cen w sklepach, widzimy, że usługi są coraz droższe, że zasadniczo drożyzna dotyka każdego z nas, a z drugiej strony widzimy, że jeżeli byśmy się zapisali do PiSu, no to wtedy przelewy będą konkretne. Panie Przewodniczący, no i widzimy. W tym programie wiele przykładów już podawanych tego typu ludzi, którzy zarabiane do 100 tysięcy złotych miesięcznie albo i więcej, tak, w zależności od stanowiska. Mają rozmach, aż z tego mają... chciałbym się wrzucić teraz. Mają, mają, rozmach. mają rozmach. Natomiast natomiast też w tym programie zobowiązało się wielu posłów opozycji, że no. po wyborach przede wszystkim ludzie kompetentni, ludzie, którzy będą mieli certyfikaty językowe, odpowiednie wykształcenie, a przede wszystkim nie tak wysokie pensje. Pan to podtrzymuje? No to znaczy. To jest tak, i to jest chcę, żeby to zabrzmiało jako taką zasadę, którą ja przyjmuję. Ja chcę, żeby osoby pracujące w rządzie, w spółkach skarbu państwa były dobrze wynagradzane. To znaczy, duża odpowiedzialność równa się duży pieniądz, ale nie może być tak, że tworzy się, i mam wrażenie, że tego też dotyczy sprawa, gigantycznie dużej liczby etatów, tylko po to, żeby pozatrudniać tam swoich. Znaczy to jest patologia, z którą trzeba skończyć. Jak obserwuję na przykład Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i widzę, że tam Bieran zatrudnia swojego asystenta za 25 tysięcy miesięcznie, znacznie więcej niż pracownicy merytoryczni NCBR-u, tylko po to, żeby sobie zarobił, a jednocześnie ma etat dyrektorski na giełdzie, etat dyrektorski na, 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 w CPK. No to nie coś takiego irytuje. I tak być nie powinno. W spółkach powinno być, tak jak zresztą wszędzie, dobrze płacić po to, żeby były konkurencyjne dla rynku prywatnego, żeby nie było tak, że do spółki idą ci, którzy nie dostali się na rynek prywatny, ale nie może być to wykorzystywane do tego, żeby no teraz, to zatrudnić. czy uważa kupny? Pan, że jeszcze przed wyborami będą kolejne trupy z szafy z Nowogrockiej, bo, że bo tak. mówi się, że wszystko się szykuje. Oczywiście, że tak, będą wypadały z każdej kolejnej spółki. To znaczy, jeżeli dochodzą mnie głosy, i to też myślę, że w najbliższych tygodniach ujrzy światło. Dzienne w jaki sposób e, część nomenklatury pisowskiej uwłaszcza się na spółkach. To znaczy, dile, jakie są robione po to, żeby jeszcze to państwo wycisnąć jeszcze zarobić, i jeszcze do kieszonki wrzucić, e, są naprawdę na zaawansowanym poziomie. No to trzeba z taką patologią, tutaj wybaczcie, proszę państwa, za e, kolokwializm, ale jechać do spodu. Panie przewodniczący, w ramach całego formatu 7 kart na stół z pytaniami, trzy będą. No to tak od dla początku, pana. Zawsze na koniec były. A zmieniamy się, tak? Zmieniamy się politykę, zmienia się media, mm. tak? Więc bardzo proszę. To z, z, jak ze szreka, Panie, wybierz trójkę. Czy lepszą opcją dla Polski jest PiS czy Konfederacja? O, pytanie, czy lepsza jest żuma, czy cholera. No, co, 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 tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Nic nie jest tego wariantu dobrą opcją. No ale gdyby zostały takie dwie partie do wyboru, no, na przykład pod pewnymi postulatami ideowymi, komuś po, do kogoś pana bliżej, czy jednak no to, to jest ja, absolutnie nic nigdy? To ja bym wtedy obrał już kurs na okęcie. A w jakieś miejsce konkretne? Myślę, że dalej niż bliżej. I kolejne pytanie. Tak odkładam, to tylko odkładam tutaj. Ho, ho, ho. Zamieszam. Największy grzech Konfederacji to prorosyjskość. I tutaj, akurat obserwując Grzegorza Brawna, czy oglądając Janusza Korwinika, który był w tym studiu, który mówi, że Ukraina jest większym zagrożeniem niż Rosja, to sorry, to albo debil, albo prorosyjski, albo ruski agent może takie słowa wygłaszać. I ostatnie pytanie. No to pyk, 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 pyk tak zamieszam. Kolejne... Um, czy PSL mogłoby dogadać się z pisem? Nie, nie mogłoby. A mówi się też o tym, że ewentualnie w PSL-u, tak, są dwa warianty. Pierwszy jest taki, że są cały czas prowadzone rozmowy ze Platformą Obywatelską, potwierdzają to niektórzy politycy za Myśli pan, że to jest realne? Czy trzecia droga jest jedyną opcją teraz dla PSL-u? No, trzecia droga jest dobrym projektem i mam nadzieję, że on będzie dalej kontynuowany. Natomiast też mówi się, że po wyborach jest możliwa taka sytuacja, że PiS będzie wyciągał tych posłów z pojedynczych partii. No, gdybyśmy mieli taki klin, że na przykład Konfederacja ma załóżmy 70-80 posłów, no i PiS będzie szukał w rządzie mniejszościowym kolejnych posłów. Myślę, no że nikt się nie wyłami, nikt się nie wyłami z tej drogi. Mógłby pan dzisiaj powiedzieć na 100%, że gdyby była taka sytuacja, nikt nie pójdzie na kalicy z PiSem? Na 100% ja się nie wyłami. Za siebie chcę odpowiadać. Znaczy za siebie mogę, jeżeli mnie obdarzycie zaufaniem, jeżeli mnie wybierzecie posłem, no to nie, no to nie ma bata. Jakby przerabiałem już i widziałem z bliska, jak funkcjonuje PiS, nie ma możliwości, żeby taka współpraca miała miejsce. A wiemy, gdzie Pan będzie startował i z jakiego miejsca? No. Wiemy, ale jeszcze nie, nie powiem. powiemy. Nie powiemy, znaczy, tak, wiemy, ale nie jak, powiemy. Właśnie, jak, jak w kilerze. Wiem, ale nie powiem. To nie tak więc czekamy, no, może na następnym... Choć pewnie niedługo to się wszystko już ogłosi, bo te listy wyborcze są kompletowane, choć właśnie w przypadku wątku z platformą mówi się, że te listy wyborcze są specjalnie jeszcze niedokończone, żeby czekać na PSL. No, ale dobra, zdo, zostawmy to na razie kuluarom. Mamy też informacje, które są sprawdzoną informacją, tak? To jest rzetelna analiza wykonania budżetu państwa na rok 2022 Najwyższej Izby Kontroli. Tam są takie stwierdzenia jak 300 miliardów pozabudżetowego długu, niespotykana nigdy wcześniej praktyka, żeby tak mocno wyprowadzać pieniądze poza budżetu, no a także podważanie konstytucyjnej rangi tego budżetu. I z drugiej strony mamy w sytuacji wydaje się no niekorzystne dla finansów publicznych. Licytacje, tak, mamy 800 plus, mamy 1500 plus, mamy kolejne 600 tysięcy kwoty w podatku. No oczywiście 600 tysięcy to niby fajne, ale z drugiej strony, oczywiście to zmniejszy przychody z podatku, zmniejszy dochody budżetu państwa. No trzecia droga, na razie tutaj licytacji. Albo powiedzmy niechętnie przystępuje, albo w ogóle no nie, nie przystępuje, przystępuje no. i jaki jest pomysł na Polskę? Wasz, Młodej Polski czy też w ogóle trzy Drogi? już mówię, w zabawę w licytację nikt z nas nie ma ochoty się bawić, to znaczy ciężko mi sobie wyobrazić, że po tym jak Jarosław Kaczyński powiedział 800 plus od nowego roku, Donald Tusk powiedział 800 plus od czerwca, to koalicja polska będzie mówiła, nie 800, nie 1600, a 3000 albo i 5, no bo to się trochę mija z celem, powiedzmy sobie szczerze. Jest to absolutnie bez sensu. Ja też nie mam zamiaru się bawić w politykę, która się opiera na populizmie. Gdybym taką chciał uprawiać, to, to bym nie dołączył do koalicji polskiej. Obserwując także to, co robi Najwyższa Izba Kontroli, I czytając ten raport, a właściwie wnioski z tego raportu, Mateusz Morawiecki osiągnął Mistrzostwo Świata w ukrywaniu długu i przerzucania go do czy Banku Gospodarstwa Krajowego, czy za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, którym zarządza jego kumpel. Tak, żeby to wszystko wyglądało, że jest ok. To znaczy, PiS ewidentnie postawił wszystko na jedną kartę, Ma, chcą dojechać do wyborów. Chcą zobaczyć, co się stanie, i jak przegrają, no to będzie, że zła opozycja zajechała w finanse państwa, a jak wygrają, to będzie, że zła Unia zajechała w finanse państwa. No i taka narracja. A po wyborach będzie rozliczenie członków Prawej Sprawiedliwości według pana? Jeżeli znaczy oczywiście. Tych, którzy popełnili wygra? przestępstwo, trzeba rozliczać. Znaczy ja osobiście yy, kilku delikwentów widzę ze skróconym nazwiskiem. A z perspektywy czasu żałuje Pan współpracy z Prawem i Sprawiedliwością? Yy, żałuję, że tak późno yy, że tak późno wyszliśmy z rządu. Ale co na początku nie było tak źle? To znaczy, PiS, no bo to też jest ważna rzecz, PiS w 2015 roku mógł być pójść w stronę nowoczesnej centroprawicy, a poszedł w stronę staromodnej partii rosyjskiej, jeżeli chodzi o styl zarządzania i sposób yy, funkcjonowania. Szkoda, ale niech się bawią sami. Ja w coś takiego nie mam zamiaru się bawić. Natomiast się droga ma w sondaż, no, około 10%, według takiej 10, średniej sondażowej. E, ma próg 8%, bo przypominam, startuje jako koalicyjny komitet wyborczy. No i toczy przede wszystkim bitwę o polską wieś, o polskiego rolnika, bo to jest temat no, dość głośny w tej kampanii z kilku powodów. E, natomiast to, toczy e, walkę o tę wieś, między innymi z Michałem Kłodziczakiem z AgroUni, z którym również była pana partia, współpracowała już też, współpracowała, mimo Dlatego, że to było dość całkiem niedawno. To krótki, współpraca się już, przygoda. Krótki romans y, polityczny. Y, I myśli pan, że PSL w tym starciu, i y, czy ze Michałem Kołociczakiem, czy z Konfederacją, czy z PiSem, wyjdzie zwycięsko? Ja myślę, dlaczego ewentualnie? Po pierwsze, polskie stronnictwo ludowe ma gigantyczne doświadczenie w pracy dla polskiej wsi. Wielokrotnie odpowiadało za polską wieś i okazywało się w tym zakresie skuteczne. Ma też rozwiązania dla tych młodszych mieszkańców wsi. Program Aktywny, Aktywny rolnik i inne tego typu rozwiązania, które polskie ludowe ma gotowe, pis zmieniając róż minister rolnictwa. A każdy kolejny jest gorszy. Myślę, że po Janie Krzysztofie Ardanowskim, który był dobrze oceniany przez środowisko rolnicze, ale miał prawo, miał własne zdanie, co już się nowogrodzkiej nie podobało. Każdy kolejny jest coraz większym, to Nieudacznikiem. PSL wygra, wygra polską wieś. Mam nadzieję, że nie tylko polską wieś. Mam nadzieję, że na przykład Młoda Polska dołoży cygiełkę na no, do to. Ale to żeby Michałko, droga Młoda Polska to miastach. jest. Bo ja bym powiedział, że to jest bardziej miejskie stowarzyszenie. Tak, ja natomiast, ja na natomiast to Michał Kołodziejczak najczęściej stoi na czele protestów. Michał Kołodziejczak mobilizuje rolników. No ale Michał Okołodzicka nie ma w sondażach. To z tego co wiem, poparcia po prostu, po prostu nie ma. Czyli co, nie wystawi swoich list? A może wszystkich zaskoczy. Znaczy, wiem, że współpracuje z prezydentem Materkiem, prezydentem Starachowic. Zobaczymy, co z tego będzie. I na końcu oddamy głos naszym widzom. Na początku Good Boy. Zresztą ten użytkownik zawsze jakieś miłe komentarze. Kto pana o. czesze? Fryz elegancja. Mam nadzieję, że pan Henryk, który jest moim fryzjerem, się nie obrazi. Pan Henryk od 60 lat prowadzi swój zakład. Na królewskiej. Od razu też mogę sobie na to pozwolić. Zdementuję wszelkie plotki, które czytałem na Twitterze. To nie jest żel. To co to jest? To te lakier na mokre włosy i to wynika tylko z mojego takiego porannego lenistwa, bo to dwa razy się przeczeszę i po sprawie. Kolejne pytanie od użytkownika kup ten Mixtar. Długi czas pan Jan przebywał w otoczeniu JM, dlaczego zmienił tor i przeskoczył do Gowina. Polityka czy konflikt na polu tych dwóch panów? Znaczy, nigdy żadnej, członkiem żadnej partii Korwina nie byłem. Jak miałem 16 lat, to jak większość wtedy kolegów w moim wieku czytałem Rodbarda, czytałem hajka. Zresztą nadal czytam, ale byłem przekonany, jak wielu nastolatków, że. Korwin ma proste, ma dobre odpowiedzi na wszystkie pytania, a to się po prostu dorasta. I jakby już tego problemu nie ma, nigdy członkiem żadnej partii a kiedy patrzy pan właśnie na te jego ostatnie wypowiedzi, właśnie z tego programu, to co pan sobie myśli? Ale wstyd z punktu widzenia działaczy, to znaczy wyobraźmy sobie, że to otoczenie Korwina, ten na przykład siada z rodziną przy stole, jedzą obiad i ktoś z rodziny pyta, no bo ten twój szef to ostatnio powiedział, że Ukraina jest większym zagrożeniem niż Rosja. No kurczę, ze wstydu się można spalić. Zamiast też e, weźmy pod uwagę, tak, Konfederacja ma rekordowe poparcie w sondażach. To prawda. E, no i Janusz Korwin-Mikke wychodzi, mówi kilka różnych ciekawych teorii. I, i Sowojin Męcen to może ogląda, może nie ogląda, na pewno dociera do niej jakieś suchy i ma takie. Po co się starać? No. no i bardzo dobrze. To znaczy, panie Januszu, jak pan nas ogląda, niech pan chodzi do mediów jak najwięcej. Niech pan mówi, co pan myśli jak najczęściej. To i Konfederacja w sondażach trochę jest osłabnie. Myśli Pan, że jest to możliwe, że takie postacie jak Corwin że że Braun podminują jeszcze poparcie Konfederacji przed no wyborami? A jak? No a ja musi stać. Ja głęboko trzymam bardzo za Panów kciuki. Po pierwsze, że obniżą poparcie Konfederacji, a po drugie, że nie znajdą się w kolejnym Sejmie, dlatego że cztery lata z tymi dżentelmenami w ławach gmachu przy ulicy Wiejskiej absolutnie wystarczy. Szkoda Polski na więcej. Zobaczymy, czy tak się stanie. Trzecia droga na razie w sondażach jest za konfederacją. Może zmieni się to w październiku. Bardzo Państwu y, dziękuję. Zachęcam do wszelakiej aktywności, komentarzy, subskrybowania, lajkowania, dawania znać się podobało państwa i moim gościem był Jan Szyżek. Dziękuję bardzo. Ślicznie dziękuję, kłaniam się wszystkiego dobrego.